Franciszek Malewicz, jestem łowczym koła łowieckiego Ryść w Wierzutach, powiat Szczytno, podległym pod zarząd okręgowy PZŁ w Olsztynie. Wiele razy zastanawiałem się, dlaczego łowczy krajowy kolega Bloch trzyma jeszcze na stanowisku zarządu okręgowego kolegę Zaleskiego. Kolega Zaleski od wielu lat nie pomaga i niewłaściwie realizuje, a wręcz tylko wpływa na złe imię zarządu PZŁ. Przykładem tego może być, jak kolega Zaleski manipulował przy wyborze łowczego rejonowego w Szczytnie. W wyborach demokratycznych łowczym rejonowym został wybrany kolega Marek Michniewicz. Ponieważ kolega Zaleski podsunął Radzie do podpisania regulamin wyboru, w którym jest zawarte, że po zaopiniowaniu przez łowczego okręgowego dopiero może być powołany przez Radę Łowczy Rejonowy. I tak się stało, że kolega Zaleski nie zatwierdził tego łowczego. Do dnia dzisiejszego nie ma łowczego rejonowego w Szczytnie. Mimo kilkukrotnego powołania łowczego sprawa nie doszła do wyboru, ponieważ niektóre koła twierdzą, że został wybrany w prawomocnych wyborach i powinien on być. Nie może być, że jeden członek zarządu okręgowego nie zgadzał się, bo jemu kolega Michniewicz jest nie na rękę. W 2012 roku w marcu na ocenie trofeów w nadleśnictwie Jedwabno, a zarazem na wystawie łowieckiej w nadleśnictwie Jedwabno, zadałem trzy pytania dla kolegi Zaleskiego. Czy na Leśnej 8 w Olsztynie jest gospodarz? Bo twierdzę, że nie ma gospodarza, bo od miesiąca października siedziba zarządu okręgowego jest wymalowana. Między innymi malunki wyzywają kolegów myśliwych od morderców. W miesiącu październiku też 2011 roku na siedzibę zarządu okręgowego przewróciło się drzewo i to drzewo do dnia dzisiejszego leży nieusunięte, dachówki spadły i po prostu nikt się tym nie interesuje. Szkoda, bo siedziba jest ładna, nowa, a nikt o to nie dba. Następne pytanie to zadałem takie, dlaczego spadło kilka dachówek, dach przecieka i jest plama na sali konferencyjnej, plama w sali konferencyjnej na suficie. Następne pytanie, które zadałem, to dlaczego ocena poroży jeleni byków jest w Jedwabnie, skoro zawsze była na terenie Szczytna, w nadleśnictwie Korpele lub w nadleśnictwie Spychowo, co było wygodne dla kolegów myśliwych. I następne pytanie to zadałem, kiedy wreszcie będzie zatwierdzony, prawomocnie wybrany w wyborach demokratycznych Marek Michniewicz jako łowczy rejonowy. Bezpośrednio kolega Zaleski nic nie odpowiedział, natomiast zaczął mnie straszyć. Do dnia dzisiejszego na piśmie nic nie dostałem. W biuletynie numer 1 przez 2013 Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Olsztynie w dniu 19 lutego została zwołana narada łowczych na temat szkolenia w sprawie. Zarazem do tego biuletynu został dołączony harmonogram oceny prawidłowości odstrzałów, gdzie złośliwość pana Zaleskiego zrobiła to, że koła z rejonu Szczytna zostały wyznaczone do oceny prawidłowości odstrzału w Olsztynie przy Leśnej 8. Na tej naradzie zapytałem, jestem z upoważnienia łowczych kół tutaj zebranych i że chcemy ocenę poroży w tym samym dniu, tak jak jest w harmonogramie, tylko w nadleśnictwie Korpele.
Pan Zalewski nie dał mi dokończyć. Skończył naradę, wszyscy się rozeszli. W dniu 22 zebraliśmy wszystkie podpisy i napisaliśmy pismo w sprawie wyceny w Korpelach, podając, bo tak sobie pan Zalewski życzy, żeby były osoby odpowiedzialne, wskazując osoby odpowiedzialne. Pismo wpłynęło 25 lutego w siedzibie zarządu okręgowego. Na to pismo w dniu 7 marca 2013 pan Zalewski podtrzymał swoją decyzję, zrobił wielką łaskę, że koła, które chcą uczestniczyć w wycenie na terenie Szczytna, to mogą uczestniczyć jako w terminie dodatkowym 14 marca w czwartek w siedzibie koła łowieckiego Knieja w Szczytnie, który ma dosłownie no ja wiem, z 15 metrów kwadratowych, gdzie absolutnie nie można w żaden sposób tak robić, żeby tam wszystkie koła się zmieściły. I, no a zarazem w tym piśmie wymyślał dla mnie, wyzywając mnie że sobie uzurpowałem prawo w imieniu wszystkich do zabrania głosu i do tego, co nie jest prawdą. W piśmie do mnie znaczy wskazał to, że brak mi estetyki i kultury, i nie tylko łowieckiej. Na to pismo zebrałem oświadczenia wszystkich kolegów łowczych, którzy byli na tej naradzie i którzy podpisali, że mnie upoważnili do wystąpienia w tej sprawie. No, na razie wszystkie dokumenty trzymam. Jeszcze tę sprawę skieruję do sądu pana Zalewskiego za ubliżanie mi niesłusznie. Ta ocena prawidłowości odstrzałów odbyła się w zarządzie okręgowym dla części kół w miejscowości Wały w domku koła łowieckiego Knieja w Szczytnie. Ocena odbywała się w ten sposób, że jedno koło, jak wniosło więcej, to już nie było miejsca. Nie wiem, dlaczego pan Zalewski złośliwie nie przystał na to, żeby porządnie, jak w latach ubiegłych, ocenić to poroża w nadleśnictwie Korpele, gdzie nadleśnictwa Korpele jest przychylny, wyrażał zgodę i można było zrobić, jak w większości lat, które to było, gdzie oceny odbywały się w nadleśnictwie Korpele.